Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnym wydarzeniu towarzyszącym wystawie Iwana Mestrowicza prezentowanym w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Witam Państwa bardzo serdecznie, natomiast szczególnie serdecznie witam gości przybyłych z Chorwacji. Panią dr Barbarę Wujanowicz, współautorkę wystawy ze strony Muzeum Iwana Mestrowicza w Splicie. Witam bardzo serdecznie panią dr Anę Sferko i pana doktora Dalibora Prancewicza z Uniwersytetu w Splicie. Witam również oczywiście naszego stałego współpracownika, pana doktora habilitowanego Marcieja Czerwińskiego. Ze swojej strony chciałem tylko powiedzieć, że opiekunem naszego seminarium ze strony organizatora Międzynarodowego Centrum Kultury jest pani Helena Postawka-Lech. Rozumiem, że pani Helena przejmie teraz pałeczkę i poprowadzi nasze seminarium. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za powitanie nas. Ja również państwa serdecznie witam. Witam naszych gości z Muzeum Iwana Mestrowicza i Uniwersytetu w Splicie. Bardzo się cieszę, że udało nam się to seminarium zorganizować. Przypominam też, że wystawa jest czynna do 5 listopada. To jest niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć pracę Iwana Mestrowicza w takiej ilości w Polsce. Tak więc serdecznie państwa zachęcam. W każdą niedzielę o godzinie 12 prowadzimy oprowadzania z przewodnikiem. A teraz chciałabym już zaprosić pierwszego prelegenta, pana Dalibora Prancewicza z Uniwersytetu w Splicie, który przedstawi referat dotyczący recepcji dzieł Iwana Mestrowicza w Wielkiej Brytanii od uznania do kontrowersji. Dziękuję bardzo. The floor is yours. Przede wszystkim chciałbym wszystkich powitać na tym niezwykłym wydarzeniu, wystawa dzieł Iwana Mestrowicza. Możliwość zobaczenia tego jest niezwykle ważna i chciałem wyrazić swoją wdzięczność dla MCK za zaproszenie nas tutaj, umożliwienie nam wygłoszenia tych wykładów. Oczywiście Iwan Mestrowicz jest jednym z najwybitniejszych chorwackich artystów ostatniego wieku, XX wieku i zajmuje niezwykle ważne miejsce w sztuce, w historii sztuki chorwackiej. Jego wczesne lata jako artysty kształtowały się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie ukończył trzyletnie studia w dziedzinie rzeźby oraz dwuletnie studia w dziedzinie architektury. I już wtedy zdobył sławę, rozgłos jako artysta, który tworzył dzieła w ramach secesji wiedeńskiej, ale też wpłynął na brytyjski krajobraz kulturalny. To była bardzo ważna postać Wielkiej Brytanii jeszcze zanim zostały otwarte jego wystawy w Muzeum Wiktorii Alberta w roku 1915. Ponieważ pisano o nim bardzo przychylnie po międzynarodowej wystawie w Rzymie w roku 1911 oraz po Biennale Weneckim w 1914. W recenzjach na jego temat krytyk sztuki i muzeolog Frank Rutter mówił o Iwanie Mestrowiczu jako o prawdziwym europejskim celebrycie, o sławie europejskiej. To jest wyrażenie, które opisuje jego rozwój i uznanie społeczne tak młodego artystę. Ale to właśnie wystawa w Muzeum Wiktorii i Alberta, która wprowadziła Mestrowicza na brytyjskie salony. Wystawa oraz bardzo wiele recenzji ułatwiło mu kontakty z bogatą londyńską klientelą i dyplomacją, takimi osobami jak Cunard, Erasuris, Gaudrillas, których
członków rodziny portretował. Żeby zamówić u niego portret, oznaczało, było znakiem prestiżu. Obecność wśród kół artystycznych Londynu dało Majstrowiczowi szansę na analizę recepcji współczesnej sceny artystycznej, która nie była tylko ograniczona do sztuk pięknych, ale też obejmowała muzykę, literaturę i teatr. Jednakże Majstrowicz był bardzo interesującą figurą nie tylko ze względu na swoje dzieła artystyczne, ale też dlatego, że stworzył bardzo szeroką sieć kontaktów z ważnymi osobami z życia politycznego i kulturalnego Londynu. Jego zaangażowanie polityczne stało się bardzo wyraźne podczas I wojny światowej i kontynuowało się do końca jego życia. Segment jego aktywności politycznej był bardzo ważny dla artysty, ponieważ było to potwierdzone również w jego wczesnych wspomnieniach, które opublikował w Buenos Aires w 1961 roku. Tytuł tych wspomnień to wspomnienia człowieka, polityki i wydarzeń. W książce Majstrowicz opisuje okres swojego życia od pierwszej wizyty w Belgradzie w 1904 do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w 1947. Bardzo przyczynił się do rozwoju politycznej historii swojego kraju, aczkolwiek Majstrowicz nigdy nie uważał siebie za profesjonalnego polityka. Odrzucał taką klasyfikację i zwykle zwracał uwagę na to, że jest tylko i wyłącznie artystą. Iwan Majstrowicz zaangażował się politycznie, a raczej był aktywny politycznie wraz z koncepcją rzeźby i architektury, która została wyartykułowana w cyklach widowań i Kosowo. Ponieważ rzeźby, które Majstrowicz stworzył w Wiedniu, większość z nich przynajmniej nie były zainspirowane ideologiami politycznymi i narodowymi. W Paryżu jednakże Majstrowicz stworzył rzeźby, które były motywowane ideologią i prowokowały zainteresowanie szerszej publiczności. Te dzieła noszą nazwę Cykl z Kosowo. Źródłem narracji dla tego cyklu to była bitwa na polach Kosowa, która odbyła się w 1389 roku pomiędzy chrześcijanami a Imperium Osmańskim. Obydwie strony odniosły poważne straty. Natomiast chrześcijanie byli zdominowani liczebnie przez armię osmańską i to był archetyp, który został przeniesiony do czasów współczesnych. Większość tych dzieł została stworzona przed 1912 roku. Wtedy artysta ukończył model drewniany świątyni. Ilość dzieł, która została zainspirowana bitwą pod Kosowem, nigdy nie została w pełni określona. Wtedy, kiedy Majstrowicz przedstawiał różne wystawy w wielu europejskich ośrodkach sztuki, zwykle przyjmował strategię impresji szerokich grup, które były motywowane ideą połączenia Słowian południowych. Często odnosił się do kwestii tożsamości narodowej, na przykład do dążenia do wolności Chorwatów od hegemonii cesarstwa austro-węgierskiego. Mimo faktu, że Majstrowicz już przedstawiał fragmentaryczne sceny tego dzieła epickiego na różnych wystawach, ten program w pełni został sformułowany dopiero w 1911 roku podczas Wielkiej Wystawy w Rzymie. Uderzające tutaj było to, że podczas tej wystawy artysta przedstawiał swoje dzieła nie w pawilonie węgierskim czy też austriackim, ale w pawilonie Królestwa Serbów. Dlatego też można powiedzieć, że ta Wielka Wystawa
wystawa w Rzymie oznaczała początek artystycznego wyzwolenia Słowian z okowów monarchii austro-węgierskiej. Po wielkim sukcesie wystawy międzynarodowej, na wystawie międzynarodowej w Rzymie, Iwan Mestrowicz skonsolidował swoje stanowisko międzynarodowe poprzez udział w Biennale Weneckim w roku 1914. W Wenecji artysta przedstawił model drewniany świątyni widowiańskiej, która była, czyli rzeźby zainspirowane opowieściami ludowymi ludów jugosłowiańskich. Jednakże aktywność polityczna Mestrowicza bardzo się wzmocniła po zamachu w Sarajewie, czyli na początku I wojny światowej. Iwan Mestrowicz był wtedy w Wenecji. Po krótkim pobycie w Splicie Mestrowicz ponownie udał się do Włoch, tak aby uniknąć zaaresztowania. Tak naprawdę władze austriackie zaaresztowały bardzo wiele osób zaangażowanych politycznie, żeby powstrzymać potencjalne problemy wynikające z ich działalności. Mestrowicz we własnych wspomnieniach napisał, że bez przerwy śledzili go agenci. Nie tylko jego, ale również jego rodziny. Oprócz tego Mestrowicz oraz inni politycy, tacy jak Ante Trubicz i Frano Supilo, wyjechali za granicę i właśnie dzięki nim można było utrzymać polityczną aktywność. Tak jak pisze Norka Makieda Mladic, historyk, i cytat, Iwan Mestrowicz, jego zaangażowanie, włączenie, jednoczenie emigrantów na początku I wojny światowej polegało na przekonywaniu ich, żeby wyjechali z kraju i przebywali w neutralnych jeszcze Włoszech. Trubicz, Supilo, Mestrowicz spotkali się w Wenecji. Główny kierunek ich działalności polegał na dążeniu do oddzielenia Słoweńców, Chorwatów i Serbów z monarchii austro-węgierskiej. I tak powstała idea stworzenia ciała politycznego, które pracowałoby nad zjednoczeniem. To ciało nosiło nazwę Komitetu Jugosłowiańskiego. Nie było zbyt wielu osób, takich jak Iwan Mestrowicz, które dzięki działalności artystycznej zdobyły wielką sławę. Dlatego też bardzo ważne było zawiązanie kontaktów z różnymi politykami i przedstawicielami różnych ugrupowań. Iwan Mestrowicz i osoby z nim związane nie mogły dalej przebywać we Włoszech ze względu na roszczenia terytorialne Włoch wobec wybrzeża Adriatyckiego. Dlatego też Mestrowicz wyjechał do Londynu, który był centrum dyplomacji. Bardzo wielu intelektualistów i artystów znało ten program, taki jak Robert Sitchin Watson, osoba zajmująca się naukowo Słowianami, Weekend Steed, który był wydawcą, redaktorem The Times, a także Arthur Evans, który był archeologiem, który bardzo doceniał dzieła Iwana Mestrowicza. Komitet Jugosłowiański powstał w Paryżu 30 kwietnia 1915 roku. Jednakże to właśnie Londyn stał się jego siedzibą. Komitet liczył bardzo na ważne kontakty Mestrowicza we Włoszech i we Francji, jak również ze względu na sieć jego znajomości w kraju. Dzięki temu otrzymywano informacje poprzez kurierów. Iwan Mestrowicz uczestniczył w bardzo wielu spotkaniach w Wielkiej Brytanii. Dla niego, jako dla artysty, łatwo było uczestniczyć w spotkaniach, znacznie łatwiej niż było to dla polityków. Na przykład pewnego razu brytyjski ambasador w Rzymie, Sir James Renald Rodd, nie odmówił przyjęcia Trumbicza i Supilo, mimo że ich szanował, ale zgodził się na spotkanie z Mestrowiczem. Wtedy właśnie
Włoskie pretensje do Chorwacji były wtedy widoczne i wyraźnie. I James Renell Rolt nie chciał się narażać pozostałym członkom Antanty. To był sygnał, aby Komitet Jugosłowiański przeniósł się do Londynu. Tak czy inaczej, wystawy Mestrowicza odbywały się głównie w Londynie, ponieważ stanowiły ważne połączenie między jego działalnością polityczną i artystyczną. Pierwsza z wystaw odbyła się w Muzeum Victoria Alberta w 1915 i była bardzo silnie zakorzeniona politycznie, potwierdzając postawy antyaustriackie poprzez odniesienia do opowieści o bitwie pod Kosowo i świątyni widowiańskiej. Druga z ważnych wystaw była zorganizowana w Grafton Galleries w 1917 roku. Jednakże ta wystawa nie miała tak ważnej narracji politycznej, ponieważ tam nie były przedstawiane jego cykle bohaterskie, a tylko prace zainspirowane tematyką religijną oraz portrety. Obydwie wystawy były bardzo interesujące, ponieważ mówiły o bardzo ważnym kręgu społecznym, który Mestrowicz założył w Wielkiej Brytanii. Po sukcesie wystaw w Victoria and Albert Museum sława Mestrowicza była znana w całej Wielkiej Brytanii. Jego wystawy oraz promocja jego dzieł rozwijała się po całej Wielkiej Brytanii, na przykład trafiła do Leeds. Jednakże wystawa w galeriach Grafton w Londynie w 1917 roku. Wtedy Mestrowicz przedstawiał dzieła o różnej strukturze i tematyce. Nie wszystkie były zakorzenione ideologicznie. Niektóre były zainspirowane tematyką religijną. Były to także portrety, które realizował w poprzednich latach. Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że to nie była jedna pojedyncza wystawa, ponieważ wspólnie z nim malarz Mirko Raczki oraz rzeźbiarz Toma Rosandić wystawiali swoje dzieła. Tak czy inaczej, ważna rola Mestrowicza była odzwierciedlona we wstępie do katalogu wystawy, która została opisana przez Charlesa Aitkena. On właśnie określił Mestrowicza jako mistrza rzeźby, mówiąc, że Raczki i Rosandić są często powiązani z Mestrowiczem artystycznie, ale nie można ich określić jako osoby związane z jego szkołą artystyczną. Charles Aitken przedstawiał Mestrowicza jako osobę zaangażowaną i istotną postać wśród współczesnych rzeźbiarzy świata zachodniego, dlatego też jego dzieła charakteryzowały się niezwykłą umiejętnością techniczną. Wystawa w Grafton Galleries była ważnym wydarzeniem społecznym. Odbyła się pod auspicjami królowej Aleksandry, która była matką brytyjskiego króla Jerzego V. Wsparcia udzielił też książę serbski Paweł. Wstępna lista dzieł opisywała, że znalazło się tam aż 50 patronów, wśród nich bardzo ważne nazwiska wśród londyńskich mecenasów sztuki. Co więcej, w okresie poprzedzającym otwarcie wystawy prasa pisała, że wystawa będzie otwarta przez księżniczkę Patrycję Connet, co umieszczało wystawę w centrum uwagi życia publicznego. Mimo że wcześniejsze dzieła Mestrowicza były bardzo zaangażowane politycznie, one nie znalazły się na tej wystawie. Wystawa była też pełna
ważnych odniesień politycznych do ujednolicenia, zjednoczenia Jugosławii. To było również wyrażone w tytule wystawy, wystawa artystów serbo-chorwackich, mimo że wszyscy artyści to byli Chorwaci. Razem z pracami z dziedziny sztuki wysokiej pojawiły się też dzieła rzemieślnicze wykonane przez członkinie Serbskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo wiele uwagi poświęcono lalkom, które były ubrane w repliki strojów ludowych. Odbywały się też wykłady na temat słowiańskiej sztuki, literatury i historii, jak również koncerty i recitale muzyczne. Wystawa obejmowała też zdjęcia wojenne. Wystawa w wyraźny sposób wyrażała program, którego celem było przedstawienie aktualnych społecznych, politycznych i artystycznych koncepcji państw, które miały wspólnie się połączyć. Fakt, że dzieła Mestrowicza, Tomy Rosandicza i Mirko Raczkiego były określone wspólnym mianownikiem jako dzieła południowych Słowian, były tak określone w katalogu do wystawy napisanym przez Roberta Seatona Watsona. Dlatego też można podkreślić, że informacje dotyczące wystawy były wykorzystywane dla celów propagandowych w imieniu Antanty, jak również ich celem było zwiększenie świadomości dotyczących nowej narodowej szkoły sztuki. Wszystkie mogą być rekonstruowane z materiałów archiwalnych. Jak już wspomniałem, wystawa w Grafton Gallery stanowiła pewnego rodzaju wydarzenie społeczne. Jednakże uwaga krytyków i wydaje się, że również szerszej publiczności skupiała się na pracach trzech artystów. Iwana Mestrowicza, Tomy Rosandicza i Mirko Raczkiego. Główna część zainteresowania, większością zainteresowana cieszył się oczywiście Mestrowicz i często prasa pisała o tej wystawie jako o wystawie jego, wystawie Mestrowicza. Dzięki tej wystawie można było dojść do wniosku, że zmiany w jednostkach tematycznych były wynikiem zmian, jeśli chodzi o dobór materiału. Kamień oraz marmur stanowił wymaganie, jeśli chodzi o przedstawienie religii pogańskiej oraz procesu mitologizowania historii, podczas gdy drewno, które było ciepłe i elastyczne, można było wykorzystać do ponownego odkrycia chrześcijaństwa. Wystawa Grafton Galleries była zdominowana sztuką o tematyce religijnej, sztuką przede wszystkim rzeźbami z drewna wykonanymi przez Mestrowicza. Niektóre z dzieł Mestrowicza przyjechały z Francji, z Cannes, już po oficjalnym otwarciu wystawy. Były tam dwa dzieła, które zostały poważnie zniszczone w transporcie. Chodzi tutaj o uczników z Domagoj oraz Psychę. Historia uczników z Domagoj była bardzo dobrze znana, ponieważ po renowacji, którą przeprowadził brytyjski rzeźbiarz Gilbert Bass, artysta podarował to dzieło przyjacielowi Setonowi Watsonowi, który wziął udział w procesie popularyzacji jego sztuki w Wielkiej Brytanii. To dzieło sztuki zostało zakupione poprzez galerię Tate. Należy wspomnieć o tym, że ta praca była pracą skupiającą się na tematyce narodowej historii Chorwacji, o której Mestrowicz wyrażał w szczegółach
Psyche była bardzo interesującym dziełem sztuki z tego powodu, że nigdy nie mówiono wiele o tym dziele sztuki, kiedy przedstawiono, kiedy pisano o recenzję Meistrowitza. Tak naprawdę to dzieło sztuki było to całkowicie nieznane. Obecnie również nie wiemy, gdzie się znajduje, nie wiemy tak naprawdę, czy jeszcze istnieje. Oprócz tego, że rzeźbami Meistrowitza zaczęto się coraz bardziej interesować po wystawie w Grafton Galleries, powstała inicjatywa, aby zakupić w lutym 1918 roku jego rzeźbę, zdjęcie z krzyża. Obecnie ta rzeźba znajduje się w Galerii Tate. Pojawiło się bardzo wiele różnorodnych artykułów na temat wystawy w Grafton Galleries, gdzie była mowa na temat tego, jak ważne to wydarzenie, ale oprócz bardzo pozytywnych recenzji i artykułów na temat tego artystu, artysty pojawił się również artykuł zatytułowany New Age w tygodniku londyńskim. Autor tego artykułu nazywał się Diaz. Nie zgadza on się w swoich poglądach z Ernestem Collinsem. Opisywał tam poprzednią wystawę zorganizowaną w Victoria i Albert Museum, poprzednią wystawę Meistrowitza, i mówił o tym, że są pewne braki, jeśli chodzi o talent artysty. Te analogie, które przedstawił, wskazywały na to, że był to krytyk blisko związany z nurtem awangardowym w sztuce, zwłaszcza z wortycyzmem. Podkreślał, że w pracach Meistrowitza brak jest energii takich rzeźb, którą można widzieć na przykład u Jacoba Epsteina. Ten krytyk nie był zafascynowany cyklem heroicznym Meistrowitza, gdzie ignorowano czyste formy i gdzie przede wszystkim istotna była narracja w rzeźbie. Duża część artykułu była poświęcona drewnianej rzeźbie Chrystusa Meistrowitza. W artykule mówił o tym autor, że to dzieło sztuki nie zostało wyrzeźbione lepiej, w żaden sposób lepiej niż dzieła sztuki, które przedstawiały Chrystusa i które powstały przez wieki chrześcijaństwa. Krucyfiks jest obiektem nieestetycznym, tak pisał o tej rzeźbie. Diaz stwierdził, że Chrystus Meistrowitza nie miał tej mocy, którą miały fetysze religii afrykańskich czy meksykańskich. Trzeba pamiętać o tym, że Diaz, autor tego artykułu, tak naprawdę był znanym literatem. Był to Ezra Pound, który bardzo wspierał artystów aktywnych w nurcie wortycyzmu. I co tydzień publikował artykuły na temat tej sztuki, averting him on the inadequate and snappish comments produced by his associate. Ten krytyczny tekst, który napisał Ezra Pound i go opublikował pod pseudonimem, spowodował reakcję Collinsa, który wysłał list do wydawcy czasopisma, gdzie odniósł się do tej recenzji. Collins ogólnie podważył kompetencje Ezry Pounda, jeśli chodzi o krytykowanie sztuki. Collins wskazał na słabości, jeśli chodzi o umiejętność szukania informacji oraz entuzjazm, który pewnie umożliwił mu stworzenie bardziej konstruktywnej recenzji. Ezra Pound odpowiedział na ten list, a stwierdził, że jest on
nonsensowny, ponieważ tak naprawdę bardzo trudno jest tutaj dyskutować z retoryką Wiktora Hugo. A tutaj mamy formę sztuki, i każda forma sztuki ma swój własny język. Niemniej jednak konsekwencji tych dwóch wielkich wystaw, które zorganizowano w roku 1915 i 1917, Meštrović stał się coraz bardziej znany wśród kręgów kultury brytyjskiej. Rzeźbiarz był w stanie nawiązać interesujące kontakty w społeczeństwie brytyjskim i przygotowywał portrety różnych osób. Niektóre z tych portretów pokazano na jego wystawie w Grafton Galleries po raz pierwszy. Pomimo trudności, jakie przeżywał w okresie I wojny światowej, uczestniczył w tej kulturze prywatnych przyjęć, koncertów i bankietów, ponieważ dzięki takiej kulturze można było spotkać wiele osób i nawiązać kontakty z tymi, którzy byli najważniejsi we współczesnym życiu w tamtych czasach i wymieniać z nimi opinie na różne tematy. Tego rodzaju przyjęcia nie miały na celu tylko zabawy. Również chodziło o to, by się spotkać, nawiązać pewne kontakty biznesowe, zwłaszcza te, które dotyczyły różnego rodzaju mecenatu. Mecenaty nad artystami, muzykami, aktorami. Rozmowy, które się tam odbywały, nie były koniecznie może rozmowami edukacyjnymi, ale miały charakter informacyjny. Iwan Meštrović tak naprawdę nie był zainteresowany tego rodzaju spotkaniami i takimi wydarzeniami społecznymi, jednakże jego pierwsza żona, Róża Meštrović, była zachwycona różnymi kontaktami, które mogła nawiązać w Wielkiej Brytanii. Bo życie tam było podobne do czasów, które spędziła w Wiedniu. W tym kontekście należy wspomnieć o działaniach podejmowanych przez Lady Maud Cunard i Sir Thomasa Beechama. Lady Maud Cunard należała do elity. Elity kobiet tamtych czasów, które organizowały przyjęcia i spotkania dla aktorów występujących na scenach brytyjskich. Ci aktorzy obejmowali muzyków, literatów, artystów i polityków aktywnych w życiu publicznym w ówczesnych czasach. Maud Alice Burke urodziła się w rodzinie z klas wyższych w San Francisco. W 1894 roku przyjechała do Londynu, gdzie wyszła za mąż za sera Bucka Cunarda, wnuka przedsiębiorstwa świadczącego przewozy morskie de Cunard. Wnuka założyciela tego przedsiębiorstwa de Cunard. Lady Cunard zaprzyjaźniła się z wieloma ważnymi osobistościami, które bardzo chciały poznać Iwana Meštrovića w 1915 roku. On był tym rzeźbiarzem, który właśnie odniósł wielki sukces i który miał swoją wystawę w Muzeum Wiktorii Alberta. Wśród tych osób była konsuła księżna Marlboro. Lady Cunard napisała do Meštrovića i do jego żony, że księżna chciałaby go poznać i zasugerowała, że podczas tego spotkania powinien być obecny Sir Thomas Beecham, podobnie jak William Butler Yeats, znany irlandzki poeta, powinien w nim uczestniczyć. Można stwierdzić, że dokładnie w salonie Maud Cunard Iwan Meštrović miał możliwość nawiązania przyjaźni z Yeatsem i dzięki temu
Kilka lat później udało mu się wykonać rzeźbę, która stanowiła model waluty, którą później przyjęto w Irlandii. Co więcej, Lady Cunard zorganizowała wiele różnego rodzaju spotkań, dzięki którym różne osoby mogły się poznać. Wymiana korespondencji pomiędzy Lady Cunard i Różą Meshtrowicz obejmowała również Violet Manners, księżną Rutland oraz jej córkę Lady Diana Manners. Księżna Rutland była jedną z najbliższych przyjaciółek Lady Cunard i była bardzo znana jako kobietę, jako kobieta wielkiej piękności oraz była znana również jako artystka. Była to tak zwana księżna artystka, tak o niej mówiono. To był tylko niewielka część tych kręgów społecznych, z którymi Meshtrowicz miał bezpośrednio do czynienia. Przygotował portret Lady Cunard między innymi. Do tej pory zachowało się wiele z jej portretów przygotowanych przez Meshtrowicza. Lady Cunard stworzyła specjalną atmosferę w swoim domu, w swojej rezydencji przy Cavendish Square w Londynie. Wystrój tej rezydencji przypominał balet rosyjski, który wtedy zaczął być coraz bardziej popularny w Londynie dzięki wysiłkom podejmowanym przez Sergeja Dagiliewa. Lady Diana Manners i wiele kobiet jej czasów ubierało się w stroje, które nosiły członkinie tej grupy baletowej. Thomas Beecham był znanym dyrygentem i impresario. Spotkał się z Lady Maud Cunard i nawiązał z nią romantyczną relację w 1911 roku. Listy Lady Maud Cunard zawierały informacje na temat portretów Eugenii Errázuriz. Kim ona była, nikt nie wie do tej pory. W tej chwili możemy tylko spekulować, posługując się istniejącymi fotografiami, o którą pracę Meshtrowicza chodziło w tej korespondencji. Niemniej jednak te listy, które przetrwały do tej pory, stanowią świadectwo tego, jak doskonałe były, jak bardzo cenione były prace Meshtrowicza. Ta kobieta, o której mówiono druga matka Picasso, była osobą o szerokich horyzontach, zainteresowaną współczesnymi ruchami w sztuce, literaturze, muzyce i tańcu. Była żoną José Tomasa Errázuriza, którego dziadek i ojciec byli prezydentami Chile. Ponieważ jej ojciec był bardzo przeciwny karierze artystycznej syna, José Tomasa, José Tomas dołączył do kręgów dyplomatycznych w Europie. Eugenia popierała sztukę awangardową i była znana jako mecenaska Pablo Picasso. Kolekcja dzieł Errázuriza, kolekcja zebrana przez Errázuriza zawierała kilka dzieł sztuki Meshtrowicza. Who advocated clear premises and rejected all redundant details. Już w 1910 roku old poverty of the space she inhabited was manifested. Widać było jej niekonwencjonalność. W tym kontekście fotograf Cecil Beaton, bardzo znany fotograf, powiedział o niej tak. Ona ma wpływ na gusta od już 50 lat. Ma tak ogromny wpływ na te gusta, że cała estetyka współczesnego wystroju wnętrz i wiele koncepcji prostoty, ogólnie rzecz biorąc, te, które znamy teraz, tak naprawdę zawdzięczamy jej. Disparity of characters as well as the view of the world
Z powodu różnic charakterów małżeństwo Razuris rozstało się. Mąż Eugenii Razuris cierpiał na gruźlicę i musiał spędzać większość czasu w Szwajcarii, w sanatoriach. Kiedy nie było go w domu, ona odwiedzała młodego dyplomatę, swojego siostrzeńca, Antonio Toniego Gandaraisa Huici. Ich przyjaźń polegała na tym, że razem wybierali się na przedstawienia baletu rosyjskiego, odwiedzali Dagiliewa oraz Artura Rubinsteina. Krąg przyjaciół obejmował Picasso, Braca, Cocteau i innych artystów. Tony Gandarias ożenił się z Juaną Edwards, córką ambasadora Chile, która zdała sobie sprawę z tego, że jej mąż jest homoseksualistą oraz jest uzależniony od opium, wyjechała do Chile. Z powodu swoich niekonwencjonalnych upodobań, Tony często był powodem skandali publicznych, ale zawsze udawało mu się z nich wykaraskać dzięki immunitetowi dyplomatycznemu. Niestety nie istnieje żadna fotografia Toniego. It was the Annunciation executed in plaster. Tony Gandarias zakupił pracę Meštrovića w Londynie w roku 1917. Była to praca zwiastowanie. I wreszcie na koniec chciałbym wspomnieć o ciekawym przykładzie obecności Meštrovića w pracy rzeźbiarza Edwarda Bainbridge'a Copnalla. Angielski rzeźbiarz pisał o tym w tekstach, których nie opublikowano. Chciałbym wspomnieć o interesującej historii. W 1960 roku Bainbridge Copnall napisał autobiografię i jest tam mowa o rzeźbie na fasadę budynku Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich w Londynie. Jest to postać Christophera Wrena i są tam również postacie rzeźbiarza, malarza, inżyniera i rzemieślnika. Taki był plan, aby takie postacie pojawiły się na fasadzie budynku. Rzeźbiarz o tym napisał tak. Ta duża figura rzeźbiarza na fasadzie tak naprawdę to jest figura głowy Meštrovića, dalmackiego rzeźbiarza, który był największym rzeźbiarzem swoich czasów. Ale rada się nie zgodziła, ponieważ nie był Brytyjczykiem, więc stwierdziłem, że przedstawię, że powiem im, że to Michał Anioł, co ich powinno zadowolić, chociaż Michał Anioł również nie był Brytyjczykiem. Kiedy się tam wspinałem na drabinie, musiałem zawiązać linę wokół pasa. Byłem mniej więcej 50 stóp powyżej samochodów na ulicy i z fasady istniejącej już rzeźby Meštrovića udało mi się odłamać nos, co sprawiło, że zamiast Meštrovića powstał Michał Anioł. To taka anegdota, którą chciałbym zakończyć moją prezentację poświęconą sukcesom Meštrovića w Wielkiej Brytanii. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękujemy za nakreślenie tak szerokiego kontekstu, który myślę, że też dobrze pokazuje, jak ciekawym polem badawczym jest sztuka Iwana Meszrowicza. Skupiają się w niej różne perspektywy, nie tylko artystyczne, ale też, jak mogliśmy zobaczyć, społeczna czy polityczna. Pozwolę sobie dodać taką jeszcze informację organizacyjną. Seminarium zaplanowaliśmy w ten sposób, że referaty będą następowały po sobie. Zaprosimy Państwa też na krótką przerwę kawową. Natomiast wspólną dyskusję dotyczącą wszystkich wystąpień zaplanowaliśmy na koniec naszego seminarium. Tak więc jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to prosimy je skrzętnie notować, a będzie można je zadać na sam koniec. A teraz chciałabym już zaprosić panią Barbarę Wujanowicz, współkuratorkę razem z Łukaszem Galuskiem naszej wystawy, która przedstawi referat zatytułowany Iwan Meszrowicz, relacje z Francją w nowoczesnej rzeźbie chorwackiej. Chciałabym podziękować MCK za zorganizowanie wystawy i przygotowanie tego programu, który na pewno rozszerzy Państwa wiedzę na temat nie tylko twórczości Iwana Meszrowicza, ale też chorwackiej sztuki i kultury. Cieszę się, że mamy również możliwość wypowiedzenia się na temat dzieł Meszrowicza. Niektóre z nich są przedstawione tutaj na wystawie i cieszę się, że możemy rozmawiać też na temat jego dzieł i wpływu, jaki one odegrały w Europie. Ja chciałam opowiedzieć o dziełach Meszrowicza w kontekście jego relacji z Francją i chcę powiedzieć, że ja zajmuję się właśnie wpływem Rodena na twórczość artystów z naszego kręgu Europy i chcę powiedzieć też na temat wystaw Meszrowicza, które się odbyły w Muzeum Rodena i chcę też powiedzieć o stuleciu setnej rocznicy urodzin Augusta Rodena, więc cieszę się bardzo, że ta wymiana kulturalna jest taka bogata i cieszę się, że Meszrowicz również zaczyna zdobywać większe uznanie w Europie Środkowej. A teraz zacznę już swój referat. Iwan Meszrowicz nie był jedynym kontaktem pomiędzy Augustem Rodenem i sztuką chorwacką, ale te relacje między Rodenem i Meszrowiczem były bardzo intensywne i jest to bardzo ważny rozdział w historii chorwackiej rzeźby. Przyjaźń Meszrowicza i Rodena była podtrzymywana podczas spotkań w Wiedniu, Meudon, Paryżu i Rzymie, jak również podczas wymiany listów, gdzie wyrażali wzajemny podziw dla swoich dzieł, jak również widać to przez wpływ starszego artysty na młodego. Widać to na przykład w portretach Rodena, pióra, dzieła Meszrowicza, w wielu rzeźbach i rysunkach, które widać w muzeach i w prywatnych zbiorach w Chorwacji, Włoszech i Czechach. Kontekst pierwszego spotkania między artystami jest bardzo ważny. Meszrowicz opisuje go w taki sposób w artykule Kilka wspomnień o Rodenie. Cytuję. Po raz pierwszy spotkałem Rodena w 1902 roku w Wiedniu, gdzie studiowałem na Wydziale Sztuk Pięknych i pewnego dnia, kiedy patrzyłem na jedno popiersie, marmurowe popiersie z Partenonu, zobaczyłem dwie osoby zwiedzające. Odniesienie do wizyty Rodena w Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych ukazuje, że ten francuski rzeźbiarz miał identyczne przyczyny dla zwiedzania, jakie miał Meszrowicz, a mianowicie fascynację antyczną sztuką. Każdego dnia, cytuję, chciałem patrzeć na piękne dzieła, które tam były przedstawione. Wielokrotnie Meszrowicz odnosił się do roli, jaką Roden odegrał w jego edukacji. Roden był uważany za rewolucyjnego artystę i owacja, której mu udzielili wiedeńscy studenci, zadziwiła profesorów akademii.
Jak również że francuski dziennikarz Jean Nussel odnosi się do rozmowy pomiędzy Rodenem i Mestrowiczem. Wśród innych artystów, takich jak Józef Maratka, Alfons Mucha i Rudolf Bacha, Mestrowicz przebywał w Wiedniu w czerwcu 1912 roku po powrocie z Pragi. W swoich wspomnieniach Mestrowicz mówił, że Rodenowi wtedy towarzyszył jakiś czeski artysta. Z opisu można wnioskować, że to był Marżatka. O Marżatce mówi się również w odniesieniu do 1909 roku, kiedy, tutaj cytat, szacunek, jaki Roden miał wobec Maratki był bardzo istotny, ponieważ jego dzieła charakteryzowały się wiedzą i dokładnością, jak również naturalizmem oraz wielką elegancją. Wtedy Mestrowicz już mieszkał w Paryżu od roku razem ze swoją pierwszą żoną Różą Klein. Pracował w studio artystycznym na Montparnasse, a dzielnice te odwiedzali bardzo różni artyści, tak jak Konstantin Brancusi, Eugène Carrier, Marc Chagall, Alberto Giacometti, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso i Germain Richier. Jego studio znajdowało się w budynku, które nazywał się Villa Rubens na ulicy Men 9. Bardzo blisko znajdowało się studio innego rzeźbiarza, Antoine Bourdet, którego Mestrowicz często spotykał w kontekście bardzo wielu wystaw, na które obydwaj chodzili. Kontakty pomiędzy Bourdet i Mestrowiczem charakteryzowały się pewnego rodzaju współzawodnictwem i napięciem, a jego kulminacja znalazła się w debacie na wystawie w Wenecji w 1914 roku, kiedy Mestrowicz został oskarżony o skopiowanie rzeźby Bourdela Miloš Obalić, a rzeźba ta nazywała się Herkules Łucznik. Ten konflikt skończył się roszczeniami Mestrowicza. Ale jednocześnie artyści bardzo często wpływali na swoje dzieła. Na przykład Bourdet fotografował dzieła Mestrowicza i odnosił się do niego z dużym szacunkiem. Obecność Mestrowicza na paryskiej scenie artystycznej była dość krótka w porównaniu z jego pobytami w innych europejskich miastach, ale była to bardzo znamienna wizyta. Na przykład w 1908 przedstawił 10 dzieł w tak zwanym salonie jesiennym. Tutaj otrzymał sporą pomoc Rodena. Przedstawiał dzieła takie jak Stara kobieta, czy też portrety czeskiego rzeźbiarza Bohumila Kawki, czy też chorwackiego malarza Vlaho Bukovača. To był szacunek, to był wyraz szacunku wobec jego przyjaciół, jak również hołd wobec kręgów, chorwackich kręgów artystycznych. Odnosił się do tego często, mówiąc, że ci artyści byli ogromnie utalentowani. W kolejnym roku Mestrowicz przedstawił 21 rzeźb w ramach wystawy Świątynia Świętego Wita. Jego nowa strategia była bardzo interesująca. Artyści zauważyli zmianę stylistyczną. Robert Hemp napisał w swoim artykule, cytuję, Mestrowicz, rzeźbiarz Chorwacji, pokazuje bardzo wiele barbarzyńskich postaci z niskimi czołami, rozczochranymi włosami. One są naprawdę unikatowe, mają w sobie pewną surową siłę. Mestrowicz odwrócił się nieco od wpływów Rodena w kierunku bardziej monumentalizmu i archaizmu.
miał również, przedstawiał również elementy sztuki asyryjskiej i egipskiej. To sprawiło, że jego styl był bliższy stylowi Burdella. Natomiast ten styl archaiczny podkreślał, że Mestrowicz odchodzi od dominującego wpływu Rodena. Jedno z dzieł, w którym Mestrowicz podkreśla nowy kierunek w swoim rozwoju, to rzeźba pod tytułem Wielka głowa kobiety, wystawiona w Salonie Jesiennym w Paryżu w 1909 roku. Ta rzeźba sprawia wrażenie wykopaliska archeologicznego, co na pewno było pod wpływem jego wizyt w muzeach archeologicznych. Natomiast tutaj w tych rzeźbach Mestrowicz odchodzi od formy monumentalnej i jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o dekoracje. W 1909 roku Mestrowicz przedstawiał swoje dzieła w Salonie Narodowym Sztuk Pięknych. Wtedy krytycy poświęcali bardzo wiele uwagi jego dziełom i również śledzili jego wystawy poza Francją. Od tego czasu, od czasu spotkania z Rodenem, Mestrowicz często odwiedzał go w jego domu prywatnym. Spotykali się również w Paryżu w hotelu Biron. Jakiś czas potem Mestrowicz pisał, że uwielbiał rozmowy z Rodenem na temat sztuki, którego trudno było czasem zrozumieć, jeśli chodzi o słowa, ale pięknie można było zrozumieć jego idee, kiedy były wyrażone w kamieniu. Koniec cytatu. Nawet przed tymi spotkaniami Roden znał i kojarzył dzieła Mestrowicza. O czym Mestrowicz mówi? Że nawet kiedy jeszcze nie znaliśmy się, on odniósł się do niemieckiej recenzji moich dzieł, co pokazało mi, że kojarzy mnie jako artystę. Ich wymiana listów, która trwała od 1909 do 1914, przedstawia pełen obraz ich wzajemnych relacji. Mimo że nic w nich nie było osiągnięte, zaufanie, jakie francuski artysta miał wobec dzieł Mestrowicza, jest bardzo wyraźne. Wymiana korespondencji zaczęła się od prośby Mestrowicza wobec Rodena o to, aby Roden napisał wstęp do katalogu wystawy Mestrowicza, która miała uświęcać wystawę poświęconą secesji w Wiedniu w 1910 roku. To jeden z nielicznych zaszczytów, jakich Roden udzielił, oprócz Gustawa Klimta i Józefa Engelharta. Wystawa ta stanowiła ukoronowanie przedwojennej obecności Mestrowicza w Wiedniu. August Rodin, który był wzorem dla młodego pokolenia rzeźbiarzy, stał się impulsem dla dalszego rozwoju kariery Mestrowicza. Kolejnym tematem w ich korespondencji było kupno chodzącego mężczyzny, dłuta Rodena, które mecenas sztuki wiedeński Karl Wittgenstein chciał kupić do swoich zbiorów wiedeńskich. Właśnie w 1911 roku, kiedy zwiedzał wystawę w Rzymie, Mestrowicz poprosił Wittgensteina, żeby nabył to monumentalne dzieło. Wtedy mógł zwrócić się bezpośrednio do Rodena. Dwa lata później Mestrowicz był jednym z organizatorów wystawy Rodena w Rzymie w ramach drugiej wystawy międzynarodowej poświęconej secesji. Również podczas tej wystawy wystawiano dzieła Mestrowicza. Wtedy właśnie Mestrowicz napisał do Rodena prośbę o przedstawienie medytacji lub wewnętrznego głosu jako części pomnika Wiktora Hugo.
jak również tą rzeźbą interesował się niejaki Ugo Ogetti, który był włoskim krytykiem sztuki i dziennikarzem, który był gotów zapłacić 5000 franków. Do sprzedaży jednak nie doszło. Londyńska monografia z 1919 roku cytuje Mestrowicza, który mówi, że Rodin dał mu fragment dzieła Pomnik Wiktorii Go, ale ponieważ wybuchła wojna, Mestrowicz nigdy nie otrzymał tego dzieła. Niedawno znaleziono list od Rodina do Mestrowicza, w którym Rodin zwraca się do Mestrowicza, przyjacielu, i pisze, że cieszy się bardzo, z radością spełniłby jego prośbę, ponieważ szanuje bardzo jego talent i bardzo współczuje jego losowi. Natomiast pisze też, że często podziwiał jego dzieła. Listy, które Rodin wysłał do Iwana Mestrowicza oraz Rosbery, podkreślają przyjaźń pomiędzy obydwoma parami, czyli artystami i ich partnerkami. Rodin napisał też do pani Mestrowicz, zapewniając ją o swojej przyjaźni i chęci odwiedzenia pary przed wyjazdem. W kwietniu partnerka Rodina napisała, że z przyjemnością odwiedzi panią Mestrowicz podczas wizyty w Londynu. Mestrowicz pojechał do Londynu po to, żeby uczestniczyć w otwarciu swojej wystawy w Victoria and Albert Museum. Już była mowa o tej wystawie w poprzednim referacie. Auguste Rodin był członkiem honorowego komitetu otwarcia wystawy. Po zamknięciu wystawy dzieła zostały przesłane do Leeds, żeby tam uczestniczyć w nowej wystawie. Wtedy właśnie Rodin podkreślał swój podziw wobec drewnianej kariatydy Mestrowicza, która została wyrzeźbiona w Otrawiczach w domu Mestrowicza w 1911 roku. Podczas I wojny światowej Mestrowicz niemal miał własną wystawę w Paryżu. Rodin był wtedy członkiem honorowego komitetu otwarcia tej wystawy i członkiem komitetu, którego celem było wspieranie artystów i ich rodzin podczas wojny. Ale wydaje się, że przygotowania do tej wystawy rozwinęły jeszcze międzynarodową sławę Mestrowicza. Po 1915 roku kontakty zanikły. Mestrowicz bardzo współczuł Rodinowi ze względu na jego pogarszający się stan zdrowia, o czym i pisał jeszcze w listopadzie 1917 roku, kiedy dowiedział się, że zmarł ten jego wielki mistrz, co stanowiło ogromny cios w jego duszy. Mestrowicz dał wyraz swojemu ogromnemu szacunkowi dla dzieł i sztuki Rodina jeszcze kiedy był studentem w Wiedniu. Wiedeń to jedno z pierwszych europejskich miast, w których wystawiano dzieła Rodina poza Francją. Wpływ Rodina był bardzo wyraźny, jak również wyraźnie widoczne były jego związki z secesją. Bardzo wiele reprodukcji jego dzieł odtwarzano w czasopiśmie Versacrum poświęconemu sztuce secesji oraz w innych czasopismach niemieckich. Wiedeńskie kręgi artystyczne i intelektualne były bardzo płodnym gruntem dla wpływu ze strony Rodina. Wczesne dzieła Mestrowicza są bardzo wyraźnie pod wpływem Rodina. Impresjonistyczne podejście do powierzchni rzeźby, odpowiedź na grę światła i cieni. Widzimy również wpływ Rodina w typowych podejściach kompozycyjnych, na przykład skulonych pozach ze skrzyżowanymi rękami i nogami, jak również w odniesieniu do sfery symbolicznej. Ciało człowieka, często nagie, było przedstawione jako działające pod wpływem popędów, jednocześnie niezależne i złożone w większe kompleksy kompozycyjne.
to najważniejszy nośnik treści emocjonalnych i duchowych. Ekspresja ciała jest wyrażona przez zasadę wyrastanie z kamienia. To jest zasada, którą Rodin z kolei odziedziczył po Michale Aniele. Niektóre części rzeźby są nieskończone, co wyraża ekspresyjny kontrast z pieczołowicie wykończonymi strukturami. Rzeźby, które są niejako wykute z bloku marmuru, to takie jak na przykład Rodena z Ziemia i Księżyc, które były wystawiane w Wiedniu w 1901 roku. Meistrowicz od samego początku stosował zasadę wykuwania rzeźby z bloku kamiennego. Rzeźba, piękna niegdyś żona twórcy hełmów, przedstawiona w 1901, stanowiła przedstawienie starzenia się ludzkiego ciała. Meistrowicz bardzo chętnie przedstawiał starych ludzi, na przykład w rzeźbie Matka Jugowicz czy też Stara Kobieta. Meistrowicz i Rodin byli inspirowani tutaj przez literaturę. Była to Boska Komedia. Rodin zadedykował swój projekt Bramom Piekieł. Meistrowicz, zachęcony przez propozycję Izdra Kszniawego, żeby przedstawić jego własny przekład tego utworu, stworzył cały zestaw rzeźb, na przykład rzeźbę Timor Dei, Stopa Boga, którą można bezpośrednio powiązać z wpływem ze strony Rodina rzeźby Dłoń Boga. Jak również wieże z ludzkich ciał, czy też gromady ludzi, które symbolizują wejście do bram piekieł, są odzwierciedlone w bardzo wielu dziełach. Na przykład w rzeźbach Meistrowicza, jak również pewnego rodzaju syntezę jego dzieł, można powiedzieć, że jest to na przykład studnia życia Meistrowicza wystawiona w Wiedniu w 1905 roku. Rzeźbiarze wiedeńscy byli poruszeni portretami Rodina. Często były wystawiane na wystawach poświęconych secesji oraz publikowane w piśmie Versacrum. To była promocja impresjonizmu, naturalizmu i podejścia psychologicznego. W okresie wiedeńskim Meistrowicz na pewno tworzył pod wpływem Rodina. Portret Petera Brani z 1903 roku, jeśli chodzi o jego płynną powierzchnię i zwięzłą formę, stanowi bardzo wyraźny wpływ popiersia Dalu, o którym Ludwik Helvesi mówi, że wszystkie mięśnie twarzy drżą tak, gdyby były poruszone prądem elektrycznym. Oprócz bardzo jasnych, stylistycznych i tematycznych sugestii bliskości, należy podkreślić kilka innych kodów, które Rodin wykorzystywał w rzeźbie nowoczesnej, a które następnie Meistrowicz przejął, a które tak naprawdę są odejściem od stylu Rodin. Są to przede wszystkim koncepcja fragmentacji oraz myślenie o popiersiu jako o niezależnym wyrażeniu swojego stanowiska przez artystę. To są konsekwencje studiowania starożytności, o czym już wspomniałam. Potencjał, który udało się osiągnąć Rodin, był również potencjałem, który osiągał Meistrowicz, a zwłaszcza w przypadku popiersia Banowicza Strachinia, które należy do cyklu Skosowa. Rodin celowo podkreślał wyrażenie ruchu przy pomocy fragmentaryzacji. Kiedy zapytano go, dlaczego człowiek, który
który idzie, nie posiada ani ręki, ani głowy, odpowiedział następującym pytaniem: czy potrzebna jest głowa, żeby pójść, żeby iść? W cyklu Skosowa Mysztrowicz stworzył wiele figur męskich i żeńskich, które są monumentalne, a równocześnie fragmentaryczne. Miloš Obilić w tej rzeźbie jest zmobilizowany przy pomocy, jest wprawiony w ruch przy pomocy dynamiki. Dalibor Prančević w swojej pracy doktorskiej również wypowiada się na ten temat. Pisze o tym tak. Tak naprawdę w Paryżu Iwan Mysztrowicz sam zajął się koncepcją Rodin, jego koncepcją rzeźby. Mysztrowicz chciał zastosować podobne rozwiązanie, które już zostało zastosowane w rzeźbie Miloš Obilić, w swojej rzeźbie Adam, którą stworzył rok wcześniej w Wiedniu. I te ślady Rodin widać w rzeźbie Mysztrowicza, zwłaszcza w rzeźbie jednej z kariatyd, która została wystawiona w Salon d'Automne w 1909 roku. Jej fotografia była opublikowana w czasopiśmie artystycznym w 1917 roku. Ta figura kobiety w tym kontekście została uznana za jedną w serii rzeźb rzeczywistych rozmiarów. Wokół tutaj wazy widzimy figury ludzkie. Prawdopodobnie sama rzeźba była zlecona przez Karla Wittgensteina, który później w liście z października 1908 roku poprosił Mysztrowicza o rzeźbę kariatydy, którą również można wykorzystać jako podstawę. I Mysztrowicz chciał taką rzeźbę wykonać z marmuru. W swoim liście również prosił o dwa ramiona z brązu jako podstawę do takich figur. W rzeźbie, która miała być również podstawą dekoracyjną, symboliczną, symbolicznym piedestałem, w rzeźbie, która została stworzona w 1908 roku w Paryżu, Prančević uznaje inspirację wierszem Dantego. Widzimy tutaj rękę, która trzyma palmę, a na niej znajduje się popiersie, męskie popiersie, kariatyda, podobnie jak inne prace Mysztrowicza zostały sfotografowane przez studio fotograficzne Drueta w Paryżu. Również na kolejnych etapach kariery Mysztrowicza widzimy, czego się nauczył od Rodin. Widzimy, w jaki sposób komponował figury, w jaki sposób przygotowywał szkice do rzeźby Syn Jakuba. W tej rzeźbie rozpaczał nad losem człowieka po doświadczeniach z II wojny światowej. Tutaj widzimy znowu powrót do Rodin. Tego to było to podobieństwo. Tak naprawdę pochodzi z faktu, że dla obu artystów ciało ludzkie było alfą i omegą estetyki, estetycznego myślenia o rzeźbie. Rodin był żywy nie tylko we wspomnieniach Mysztrowicza, również pojawiał się w jego rzeźbach w 1914 roku. Obaj byli w Rzymie. Rodin przyjechał do Rzymu po to, aby przygotować portret papieża Benedykta XV. Ponieważ papież niekoniecznie chciał mu pozować, rzeźbiarz był bardzo zawstydzony. Spotkał się z artystą chorwackim w salonie rodziny Signorelli i również w jego pracowni, która znajdowała się na Piazza dell'Independenza. Podczas jednej wizyty w pracowni
Powstały dwa portrety Augusta Rodena, dwie zupełnie odmienne interpretacje osobowości artysty. Mała rzeźba artysta w pracy pokazuje artystę, który pracuje nad rzeźbą. Mamy tam dynamiczny ruch ręki, prawej ręki, która za chwilę zacznie rzeźbić w kamieniu. W tej charakterystycznej stylistyce widzimy ekspresjonizm, pracy Meszterowicza. Ale tak naprawdę cała rzecz jest wymyślona. Rodin nigdy nie rzeźbił w kamieniu, tym zajmowali się jego asystenci. Jeśli chodzi o kompozycję, ten portret jest bardzo podobny do Mojżesza, który został wykonany w 1915 roku w Londynie. Widzimy tutaj symbolikę, przy pomocy której Meszterowicz stara się pokazać Rodena, przywódcę wszystkich rzeźbiarzy współczesnych. Drugi portret jest bardziej monumentalny, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmiar. Przypomina Sfinksa, tego Sfinksa, którego Meszterowicz przygotował, pracując nad rzeźbą St. Vitus Day Shrine. Sam artysta zresztą mówił o tym tak. Dlaczego tutaj to do tego ciała nie pozwał mi Rodin? Rodin, który jest moim wielkim przyjacielem i tak naprawdę jest największym żyjącym rzeźbiarzem. Jest on artystą, a jego głowa była wzorowana na głowie i ciele Sfinksa, ponieważ tak jak Sfinks, jego prace, jego rzeźby będą żyły wiecznie. I faktycznie rzeźbiarz włoski Angelo Zanelli w jednej rzeźbie pokazuje Rodin jako Sfinksa. Meszterowicz przede wszystkim podkreślał twarz Rodin i jego spojrzenie bardzo przenikliwe. Przede wszystkim w rzeźbie skupił się na rękach i na ramionach. Monumentalny portret można porównywać z portretem Rodina, który został przygotowany przez Antoine'a Burdela w 1910 roku. Tam również posłużono się kompozycją totemu oraz teorią profilu, według której prawdę można osiągnąć poprzez skoncentrowaną sekwencję profili. Kiedy Rodin zobaczył ten portret, powiedział, że ten artysta już nigdy jego portretu nigdy nie wykona. A jeśli chodzi o portret Meszterowicza, jego komentarz był następujący. Meszterowicz robi to, co chce. W zbiorach Galerii Narodowej w Pradze jest rysunek Meszterowicza, który jest zatytułowany Głowa starego człowieka. Meszterowicz narysował twarz starszego człowieka z zamkniętymi oczami. Widzimy tam twarz Augusta Rodin. Łatwo jest ją rozpoznać. Ten sposób przedstawienia z zamkniętymi oczami sugeruje introspekcję wewnątrz siebie samego, w ten świat wewnętrzny, bogaty świat artysty. Metamorfoza formy i idei poprzez rzeźbę wyraża się w genezie rzeźby wewnętrzny głos. Tam mamy stopniową i łagodną zmianę formy i kompozycji poprzez zmianę kontekstu. Rodin w ten sposób rozpoczął transformację jednej kobiet bez rąk i nóg. Była to rzeźba z 1885 roku. I mamy tutaj odniesienia do pisarza Victora Hugo. Z powodu niekompletności, ponieważ mamy tam figurę bez rąk, rzeźba nie była doceniana, ale sam mistrz szalenie ją cenił. Mówił o niej tak. Studium natury tutaj jest skończone. Włożyłem wielki wysiłek, aby to
studium ukończyć. Myślę, że to jest jedno z najbardziej zaawansowanych moich dzieł i ukończonych. Tam mamy interpretację fragmentaryzacji rzeźb antycznych. Zwłaszcza, że artysta regularnie jeździł do Luwru. Rodin podporządkował klasyczny ideał piękności poczuciu bólu. I w rzeźbach wyraża to poprzez ciało. Inspirowały go doświadczenia agonii, które przedstawiały rzeźby Michała Anioła. W latach 20. XX wieku Meszterowicz ponownie odkrył porządek klasyczny. Powrócił do starożytności i do renesansu, zwłaszcza do prac Buonarrotiego, któremu poświęcił swoje prace literackie, również eseje. W wywiadzie, którego udzielił francuskiemu dziennikarzowi, kiedy miał wielką wystawę w Jeu de Paume w Paryżu w 1933 roku, mówił o tym tak. Mamy tutaj powrót, bez wątpienia. Zawsze po burzy wracamy do Śródziemnomorza, ale każdy musi znaleźć sobie swoje własne miejsce na ziemi. W swoich rzeźbach z lat 20. i lat 30. XX wieku z okresu zagrzebskiego wpasowało się doskonale w europejskie ramy neoklasycyzmu międzywojennego albo powrotu do porządku, wyrażanego przez takich rzeźbiarzy jak Aristide Maillol czy Charles Despiau. Główny temat w tym okresie, jeśli chodzi o Meszterowicza, to naga kobieta. Psyche było wspomnieniem wewnętrznego głosu i jest to taki paradygmat z tego okresu, ale również stanowi pewną koncentrację wcześniejszych rozważań na temat rzeźby. Tam idzie on ścieżką Rodin. Wraca do antyczności, jeśli chodzi o temat i również jeśli chodzi o fragmentaryzację, jeśli chodzi o prace antyczne. Kiedy przygotowywał się do Psyche, inspirował się rzeźbą Rodena z 1896 roku, która otrzymała swoją nazwę od zbioru poetów Hugo. Jeśli chodzi o marmur, Meszterowicz tutaj zmiękcza go przy pomocy mas inspirowanych Michałem Aniołem i tworzy figurę ciała, które jest lekko zgięte, w charakterystyczny sposób odgina głowę w kierunku ramienia. Psyche jest również przeklęta. Mamy gniew Wenus, który wyrażany jest w tej rzeźbie. Rzeźbiarz złożył hołd tym, na których się wzorował, Michałowi Aniołowi i Rodin, ale również udało mu się stworzyć swój styl, który łatwo jest zidentyfikować. Jest w nim harmonia różnego rodzaju wpływów na artystę. Chociaż okres międzywojennego neoklasycyzmu w Europie, jeśli chodzi o rzeźbę, to był okres, kiedy tworzono wiele rzeźb nagich kobiet, ale bardzo niewiele udało się to robić w taki sposób jak Meszterowicz. Podsumowując, możemy stwierdzić, że wielu francuskich artystów i sztuka francuska miała ogromny wpływ na Meszterowicza, zwłaszcza jeżeli wspomnimy takie nazwiska jak Rodin, Bourdelle i Maillol. To, co rozpoczął w Paryżu i we Francji na początku XX wieku, kontynuował w latach późniejszych. Od roku 1915 do roku 1919 wrócił i wracał do Paryża, ale żył i pracował w Cannes. Tam tworzył swoje bardzo znane prace religijne. Był jednym z organizatorów i wystawców na wystawie artystów jugosłowiańskich w Palais, w Petit Palais w 1919 roku i otrzymał również Grand Prix na wystawie międzynarodowej zorganizowanej w 1925 roku w Kaftat.
Kiedy skończył 50 lat, w 1950 roku zorganizowano wielką wystawę retrospektywną w Paryżu. Wykorzystał swoje znajomości, starając się promować innych artystów, zwłaszcza młodych artystów, których wysyłał na stypendia do Paryża. Ale czy możemy stwierdzić, że francuskie kręgi kulturowe przyjęły Iwana Meszrowicza i jego doświadczenia, uznały je za własne? Gdy się powiedzieli tak, moglibyśmy to zrobić, sugerując się tym, co opublikowano w artykule z 1917 roku, kiedy zmarł Rodin. Francuski architekt Robert Malet-Stevens, najbardziej wpływowy architekt francuski oprócz Le Corbusiera w okresie międzywojennym, podsumował osiągnięcia nowoczesnej sztuki francuskiej w ówczesnych czasach i tak pisał o Meszrowiczu. Ta nowoczesna sztuka, tego typu odbicie współczesnego myślenia, faktycznie istnieje. Muzycy jak Strawiński i Florent Schmidt, rzeźbiarze jak Rodin, Bourdelle, Min, Meszrowicz, malarze jak Maurice Denis, Villard, Fresnay, Auger, scenografowie tacy jak Gorow, de Thomas, Bakst, ilustratorzy tacy jak Bonfils, Iri, Boutet de Montvel, Martin, Le Pape, dekoratorzy wnętrz jak Jourdan, Papa, Marc, Su, Poyet, śpiewacy tacy jak Perrier, Batory, pianiści tacy jak Merowicz, aktorzy tacy jak Germier, Copo, tancerzy jak Massin, jak Isadora Duncan. To są innowatorzy, ci, którzy uprawiają tę nowoczesną sztukę. Oni mieli śmiałość zmierzyć się z rutyną. Ich sztuka jest młoda, nowa, prosta, często bardzo mocna i oni tworzą w tym samym nurcie. Jeśli chodzi o krytykę we Francji w ówczesnych czasach, Meszrowicz był uznawany za głównego rzeźbiarza z Europy Środkowej i często porównywano go z innymi artystami z tej części świata. Guy Montrot, kiedy pisał o retrospektywie Meszrowicza w Paryżu, pisał również o takich rzeźbiarzach jak Rodin, Bourdelle i Bernard. I pisał o tym tak. Od czasu, kiedy już nie ma z nami Rodema czy Bourdella, nie ma innych artystów w Europie czy poza Europą, którzy byliby im równi. Jest to interesujące stwierdzenie, przy pomocy którego podsumowuję sztukę Meszrowicza. Widzimy, że mamy tutaj podobieństwa oraz różnice, jeśli chodzi o mentalność. I właśnie dlatego łączy się razem i Rodin i Meszrowicza jako rzeźbiarzy europejskich. Dziękuję bardzo.